Cześć, witam was kochani w nowym weekly vlogu. Dzisiaj mamy poniedziałek, ja dzisiaj nagrywam, to się akurat rzadko zdarza. Zazwyczaj poniedziałki spędzam przy komputerze na obróbce, ponieważ wtorki to są dni weekly vloga. Zazwyczaj, czasami się to nieco miesza, ale jakby standardowo tak jest. I w tym tygodniu też tak będzie, ale jakoś dzisiaj się, wiecie, ogarnęłam i miałam nastrój do nagrywania, więc to wykorzystałam, ponieważ to ostatnio nie zdarza się zbyt często. Odkąd wróciłam z urlopu, to jest taka fala moich nastrojów, że ciężko mi się, wiecie, skupić na nagrywaniu i zajmuje mi to zdecydowanie więcej niż powinno. Dzisiaj poszło sprawnie, ponieważ byłam właśnie w idealnym nastroju do nagrywek, więc dobrze, że to wykorzystałam. No i już będę miała filmik na czwartek, więc jakby filmy mi się tutaj ładnie ułożą, no i chcę znowu dojść do tego, żeby jakby nagrywać na przyszły tydzień, a nie na dany tydzień, w którym jesteśmy, żeby mieć jakby filmy w zapasie. W razie jak coś tam, wiecie, wypali jakiś wyjazd, jakiś aktywny weekend, czy po prostu, nie wiem, bym się ewentualnie rozchorowała, to lubię mieć taki backup, żeby nie robić tutaj przerw dla was. Zaraz ściągam tę sukienkę z siebie, chociaż jeszcze patrzę tutaj w lustro i zastanawiam się, czy jej nie zostawić, ponieważ jest przepiękna, ale mam tu właśnie kilka takich, które chętnie bym zostawiła w szafie. Jeszcze się biję z myślami, więc jeszcze popatrzę troszeczkę na nie właśnie tutaj na wieszaku. No i co? No i zaraz zabieramy się, słuchajcie, za rowerek. Nasze wyzwanie trwa. To, czego nie widzieliście, ponieważ nie nagrywałam w zeszłym tygodniu. W sensie starałam się, ale mi nie wyszło, więc jakby nie ma za bardzo materiału z tego. Bierzemy udział w konkursie Imposta i dlatego też mamy troszeczkę wzmożone treningi rowerowe, ponieważ musimy zrobić przynajmniej 3 razy rower w ciągu tygodnia, na minimum 50 km, a wiecie, czasami bywało różnie, jakby docelowo ja chciałam robić 3 takie treningi, ale wiecie, czasami to były 2 i wtedy po prostu większy kilometraż, czasami w tygodniu robiliśmy bardziej 40 km, żeby w weekend zrobić nieco więcej, a teraz równo po prostu rozkładamy po 50-50 parę. Jest tacy. Mateusz jest zmęczony, ale wiecie, wyciągnę go na ten rower, ponieważ najbliższe 3 dni ma z dojazdem do pracy. On akurat pracuje całkowicie zdalnie i tylko raz w miesiącu mają takie spotkania, które są bardziej integracyjne niż, wiecie, faktycznie musi być w biurze, ale teraz zmienił im się, wiecie, lider, szef, kierownik zespołu, który przylatuje do Polski, więc mają takie 3 dni w biurze, więc będę miała nie dość, że wolną chatę do dyspozycji, to jeszcze dużo się będzie działo w ogóle w tym tygodniu. No i właśnie Mateusz nie będzie miał kiedy zrobić tych treningów przez te 3 dni, bo raczej nie wyobrażam sobie, że dojedzie do pracy i później po pracy cokolwiek zrobi, więc musimy zrobić trening dzisiaj. Ja pewnie zrobię jeszcze w środę i później w weekend, a Mateusz to nie wiem, ponieważ weekendowo też będzie ciężko, ponieważ ja mam make-up w weekend, mamy mecz i mamy później u znajomych spotkanie na taką strefę kibica, na finał mistrzostw. Nawet nie wiem, czy to są mistrzostwa Europy czy świata, ponieważ jestem taką ignorantką, jeśli chodzi o piłkę nożną, ale będziemy oglądać, socjalizować się z ludźmi, więc tak. Tak to wygląda mniej więcej, streszczając ten tydzień. Ja najbardziej czekam, słuchajcie, do czwartku, ponieważ w czwartek mam wizytę u dietetyk, to będzie moja pierwsza wizyta. Jestem ciekawa, co będę musiała przebadać, ponieważ jakby muszę się zabrać za swoje zdrowie, za mój brzuszek, który bardzo lubi wzdymać się w ciągu dnia i to nie jest dobre, to nie jest zdrowe, więc będę próbowała dojść do tego, po czym to faktycznie jest i się okaże. Jakby mam jakieś taki zarys tego, od czego to może być spowodowane. Jakby wydaje mi się, że głównie endometriozą i niczym innym, że po prostu mam przez endometriozę większą nietolerancję. No ale się wszystko okaże. Zobaczymy. Dobra, kończę pracę. Wyłączam światło, ponieważ niepotrzebnie się teraz świecą tutaj i ruszamy na rowerek. Okazało się, że dzisiaj sama jadę, ponieważ Mateusz się źle czuł, więc niestety byłam zmuszona zrobić tę samą trasę, co zwykle. Co najczęściej robimy, a to dlatego, że inaczej bym się znowu pogubiła i słuchajcie, pomyliłam jeden zakręt, tak czy inaczej, mimo że jechaliśmy już tędy, no tak z 5 razy, tak samo jakby ten start, bo czasami końcówki robimy troszeczkę inaczej, ale jakby początek trasy zawsze robimy tak samo i tak się pomyliłam na jednym zakręcie. 20 km za mną, teraz czas na pierwszą dawkę energii, oprócz izotoników, które piję w trakcie i dzisiaj mniej tarta porzeczkowa. Ostatnio się przerzuciliśmy na te właśnie deserki Łowicza, ponieważ one wypadają dosyć dobrze, jeśli chodzi o węgle, ponieważ porcja ma 18, żele mają zazwyczaj 20-22, są
przynajmniej 2 razy droższe, jak nie 3 razy droższe, więc to się bardziej opłaca na dłuższą metę, a jednak trochę tego potrzeba, trenując takiej intensywności, jak robimy, więc tak, dzisiaj mam tartę i serniczek z brzoskwiniami, chociaż tego jeszcze nie próbowałam, to będzie pierwszy test, to zaraz zrobię, ale szarlotka póki co wygrywa, jest the best. No to robimy taste test. Okej. To jest bez kitu tarta porzeczkowa. Jest to taka dobra tarta. Czuć taki serowy wkład, czuć porzeczki. No bomba. Ej, ja to będę kupować. Jestem trochę zdyszana i mam podwyższony puls z dwóch powodów. Po pierwsze, biję dzisiaj rekord. Jakoś mi tak weszło, że dzisiaj chcę zrobić rekord na tą 50. Dobrze mi szło na początek. Póki co mam średnią 26,8, więc nie tak źle. Jak ją utrzymam, to będzie właśnie rekord. Jak opadnę z sił, czego nie chcę, ale może się okazać, to, no to będzie jak zwykle, więc zobaczymy. A po drugie, traktor mi zepsuł zjazd z wiaduktu. To jest trasa, którą Mateusz zrobił, żeby właśnie jakiekolwiek wzniesienia dodać. W sensie zazwyczaj właśnie jeździmy albo tędy, albo po drugiej stronie Eski, którą słychać może słyszycie szum. Tylko właśnie dodał tutaj jakby wiadukt w tą stronę, później znowu nawrotka na drugą stronę S8-ki, żeby właśnie dodać jakiekolwiek wzniesienia. W końcu robimy Tour de Impost, Asia, no oglądaliśmy ostatnio Tour de France i widzimy, wiecie, te 4000 metrów pod górę, więc chcemy dodać jakiekolwiek u nas, a że mamy teren płaski i przy trasach, długich trasach, to maksymalnie wychodzi 500 metrów, a zazwyczaj to jest jakieś, nie wiem, 100-200 metrów wzniesień, więc właśnie dodajemy sobie te wzniesienia wiaduktami. No i traktor mi, słuchajcie, wyjechał z bocznej drogi, także musiałam hamować od samego startu prawie, że już zdążyłam złapać prędkość i musiałam zacząć hamować i w ogóle dobrze, że wyhamowałam, bo jechał ten traktor z przyczepką z drewnem, więc mogło się bardzo źle skończyć. Misja zakończona sukcesem, jest PR na 50 km mimo zatrzymania się i gadania do Was. A to było jakieś 3-4 minuty. Tak to bym zjadła tylko żel i pognała dalej, więc jeszcze by był lepszy czas, może by był poniżej 2 godzin, a tak to jest 2 godziny 3 minuty, więc pobiłam chyba o 1,5 minuty, coś takiego, więc niewiele. No ale tak, Strava liczy czas przejazdu całkowitego razem z przystankami, jeśli chodzi o te wszystkie rekordy, jakby średnia jest tylko z jazdy, a tak to jest właśnie z całego czasu przejazdu. Więc tak, średnia finalnie wyszła 26,1, więc jest super. Jeszcze jakbyśmy mieli inne rowerki, to już w ogóle by to była taka ciacz. Ale dzisiaj sobie posprintowałam. Lubię bardzo robić takie krótkie sprinty, jak to siedzie na rowerze. Z takich, wiecie, cywili, mugol, jeżdżących na takich, wiecie, wolnych rowerach, czyli typu miejskie, jakieś składaki. I lubię wtedy pokazywać, jak można zapieprzyć na rowerze. To mi daje ogromną satysfakcję. W momencie, gdy porównamy mnie na moim gravelu do jakiegoś kolarza z tych, co jeżdżą tutaj w okolicy, to jakby nie byłoby żadnego podjazdu generalnie. Ale przynajmniej między mną a innymi ludźmi, którzy jeżdżą na gorszych rowerach, rowerach nieprzystosowanych do szybkiej jazdy, to wtedy jestem lepsza. Dzień zaczęłam od edycji. Pierwszy film jest już skończony, właśnie ją renderuję. Będę jeszcze musiała zrobić miniaturkę i będę mogła wrzucać ten film, ponieważ jest to weekly na dzisiaj. No ale tak jak mówiłam, wczoraj nagrywałam, więc dzisiaj musiałam obrobić film. Chcę jeszcze dzisiaj obrobić ten film, który wczoraj nagrałam, a to dlatego, że myślę, żeby jutro pojechać z Mateuszem do Warszawy, jednak jedzie 2 dni w tym tygodniu, a nie 3. No i faktycznie jest dzisiaj, tylko dzisiaj jest cały dzień, ponieważ dzisiaj mają też wypad tak bardziej chyba na kolację, więc raczej będzie wieczorem, ale jutro już jedzie tak po prostu do pracy, więc wydaje mi się, że zabiorę się razem z nim i w tym czasie, kiedy on będzie w biurze, to ja sobie pojadę do galerii, pochodzić po sklepach, ponagrywać, co jest aktualnie ciekawego w galeriach. Wydaje mi się, że będzie fajnie właśnie tak zrobić dla Was rozeznanie.
do rolek na Instagramie, ponieważ jednak jest to coś, co muszę na bieżąco dodać, ponieważ no, to, co się dzieje zawsze na wyprzedażach, to jest po prostu jeden wielki chaos. A jednak, wiecie, zanim dodam tego vloga, no to minie tydzień, więc no tak będzie chyba jednak lepiej. Jestem już w Arkadii po pierwszym sklepie Zarze i słuchajcie, ja już nie mam energii. Po prostu zakupy stacjonarne są totalnie nie dla mnie. Dla nowo chciałam pokazać rzeczy z wyprzedaży, a pokazałam z nowej kolekcji, ponieważ na wyprzedaży nic mi się totalnie nie rzuciło. Zobaczymy, jak będzie w innych sklepach. Słuchajcie, darowałam sobie tę Arkadię. Nie wiem, jak dużo będzie mnie słychać, ponieważ nie pomyślałam o tym, żeby wziąć mikrofony dzisiaj. A jestem teraz na spacerze, gdzie tutaj zasuwają samochody cały czas. No co, byłam w Zarze, byłam w kilku sklepach, ale po prostu niektóre są totalnie resztki wyprzedaży. W innych jest jeszcze hulająca wyprzedaż, jest bardzo dużo rzeczy, ale jest jeden wielki pierdolnik. Jakby te sklepy wizualnie nie są, wiecie, nie wyglądają. Ja tak mam, że jak widzę taki stan rzeczy, jak jest w używańcach, że jest po prostu za dużo rzeczy wywieszonych, że nic nie widać, to automatycznie odechciała mi się w ogóle robić zakupy, więc no, widzicie, wyszłam. Weszłam do kilku sklepów, kupiłam sobie biustonosz w Etam. Tego wam nie pokazałam, ale jak wrócę, to to zrobię, ponieważ jest to fajna bardotka, którą można nosić bez ramionczek. Więc muszę wam to pokazać, ponieważ wydaje mi się, że to będzie hit, mam nadzieję przynajmniej. I swoją drogą tam była bardzo fajna babeczka, która mnie obsługiwała. Czułam się taka dopieszczona, że wiecie, faktycznie sprawdza, czy jest wszystko okej, czy mi coś donieść, czy jakiś rozmiar inny. A robiąc zakupy ostatnio w Calzedonii, gdzie kupowałam kostium kąpielowy, tak jak powiedziałam, że chciałabym zmierzyć większy rozmiar, to babka mnie totalnie olała, zapomniała o mnie, poszła sobie w pizdu. Więc tak, różnie bywa. Generalnie Arkadia w czasie wyprzedaży to jest totalnie nie mój klimat, jest za dużo ludzi. Ja jestem osobą, która się wychowała w małej miejscowości. Teraz mieszkam na wsi i jeszcze po tylu latach, 6 czy 4 w sprzedaży, ja mam totalnie dosyć obcych ludzi, więc jakby unikam jak ognia, jak się da. No i właśnie takie zakupy stacjonarne jednak odpadają w moim przypadku. Dlatego stwierdziłam, że skoro mam jeszcze 3 godziny, zanim Mateusz wyjdzie z pracy, to pójdę sobie na spacer, więc poszłam nad Wisełkę, ponieważ to jedyne sensowne miejsce, do którego można się udać z Arkadii, z buta. I sobie spaceruję i pewnie później jeszcze zahaczę o coś słodkiego. 2 kilometry od Arkadii i cisza i spokój. Żoliborz w ogóle jest taką ciekawą dzielnicą, że właściwie zagłębiając się, to w ogóle nie wygląda na takie duże miasto. To wygląda, jakby to było mniejsze miasto, takie ładne, zadbane. Jakby zapomina się, że jest się w Warszawie. I jeśli musiałabym mieszkać w Warszawie, to to by było fajne miejsce. Ale idę, to trzeba by było mieć pieniędzy, żeby mieć chatkę gdzieś tutaj jeszcze w tych takich ładniejszych miejscach, bo tutaj to są takie średnie w jeszcze stanie. Są takie bogate domy tutaj ładne, ale i tak w życiu bym nie chciała w Warszawie mieszkać. Ja się czuję, jak wiecie, stary człowiek. Ja potrzebuję swój ogródek, potrzebuję swój święty spokój, brak sąsiadów wokół. To by nie było moje miejsce. Nigdy. Pączyś miał być do kawy, ale nie doczekał. Już zjadłam go teraz. Mateusz ma mi przynieść w pracy kawę, żeby mi musiała płacić 20 zł. Jak ma dobrą kawkę, to będzie za free. Thank you.
szczęśliwa posiadaczka nowego roweru. My mieliśmy przyjechać zobaczyć, ponieważ mi się na filmiku spodobał ten rower i niechcący go kupiłam, słuchajcie. I mam nowego treka. Madonka. Przepiękny. Ma piękny lakier. Jest to w ogóle cudo, cudo, cudo. I teraz Mateusz mówi, że będzie mógł stąd jeździć przy mnie. Nie dość, że ja będę szybsza, to jeszcze no, bez podjazdu jego rower, a mój nowy. Dzisiaj mamy piątek. Przyjeżdża do mnie mój brat cioteczny z dziewczyną, więc jak zawsze, jak mam gości, robię coś słodkiego i robię te babeczki, o których wam już mówiłam. I dzisiaj sobie właśnie uświadomiłam przed chwilą, że nie wsadziłam wam przepisu do filmu, a prosiliście o niego, tylko że pisaliście, jak ja byłam w Hiszpanii, więc jakby nie miałam dostępu do przepisu i do tych proporcji, których używałam w przypadku bezgłównej na mojej wersji, więc jakby zaupdate'uję tam ten film, gdzie robiłam te babeczki i odpiszę na komentarze, że jest w opisie, bo jakby musicie sprawdzić ten przepis, tutaj też się pojawi, bo no, są rewelacyjne. Wczorajszy tenis to była świetna zabawa i nie szło nam totalnie. Jakby mój to był pierwszy raz, Mateusz to bardziej za dzieciaka chyba był, mówił, że dwa razy. Jakby problem był, żeby trafić w piłkę, problem był, żeby zaserwować dobrze, żeby w ogóle poszło w tą stronę, gdzie się chce, żeby poszła ta piłka. Jakby totalnie nie, ale był fan, bo byliśmy ze znajomymi, było śmiesznie, więc na pewno będziemy powtarzać. Jakby plan jest, żeby ruszyć za dwa tygodnie, bo za tydzień jedziemy na Mazurki na weekend, więc nie będziemy mieli za bardzo gdzie tego tenisa wcisnąć, a właśnie te piątki wieczór to by była fajna sprawa, żeby tak regularnie sobie właśnie chodzić. Dzisiaj robiłam make-up, dlatego też siedzę na takim reżyserskim make-upowym fotelu, który mam, ponieważ była u mnie dziewczyna, która jest jakby taką moją stałą klientką, mimo że ja już makijażem się nie zajmuję, to u niej zawsze robię pakiet make-up plus włosy, bo zawsze lubiła moje fale, jak widziała na zdjęciach. No i że właśnie przychodzi do mnie regularnie od kilku lat, to po prostu, wiecie, nie odmawiam, jak jestem w domu, to przychodzi i wpada. A teraz słuchajcie, zaraz się szykujemy, jeszcze jemy jakąś owsianeczkę przed wyjazdem, pakujemy rowery i jedziemy na rower i jedziemy przetestować mój rower, ponieważ czajcie, że ja go kupiłam w środę, tak, w środę byliśmy w Warszawie, dzisiaj jest sobota. Ja nie przejechałam na nim więcej niż kółeczko na parkingu pod sklepem. Jakby nie miałam kiedy, bo przyjechaliśmy w środę bardzo późno, to była 20. W czwartek lało, w czwartek to był dzień, co faktycznie byłam w stanie, wiecie, wsiąść na ten rower i pojeździć. To była burza. No więc nie, odpadło to. A właśnie wczoraj już byliśmy umówieni na tenis. Pomagałam właśnie w sumie nie tyle bratu cioteczemu, co jego dziewczynie w montażu filmu, który tam robi na prezent dla taty, na imprezę firmową właściwie. Więc to też się zeszło kilka godzin i myślałam, że jak wiecie, szybko to załatwimy, to w międzyczasie jeszcze przed wyjazdem na tego tenisa zrobimy sobie szybki rower, no ale też nie dało się zmieścić, więc idziemy dzisiaj w końcu. Jakby jest plan, mam nadzieję, że będzie super, jakby chyba deszczu nie zapowiadają, chociaż te chmury nie są jakieś fajne, ale też wyruszamy z Wyszkowa, nie od nas, no więc mam nadzieję, że będzie cacy, no i mam nadzieję, że cudownie będzie mi się jeździło na mojej teraz białej ale ponieważ ten rower jest przepiękny, jest już przygotowany do jazdy, ponieważ zmieniliśmy siodełko z tego mojego starego, ponieważ tutaj było za wąskie, no jak kupiłam specjalnie i też najszersze, jakie w ogóle produkują, ponieważ mam bardzo duży rozstaw kości kulszowych. Muszę się też zapisać na bike fitting, ponieważ miałam w cenie kupna roweru.
I oni mówili, że jakoś tam w połowie sierpnia mają terminy, no ale też ogólnie zalecają zawsze, żeby jeździć na tym konkretnym modelu, ponieważ tutaj też geometria roweru się różni między tym gravelem, który miałam, a tym, co mam teraz. Jakby zmieniliśmy ustawienia, przenieśliśmy jakby te same, ale i tak może się inaczej jeździć ze względu na geometrię roweru. No ale zalecają, żeby właśnie pojeździć, żeby te jakieś tam 800 km zrobić na danym rowerze, żeby już też im dać znać, co tam, wiecie, dolega, czy coś przeszkadza, żeby jakby na tej prawie też idealnie dopasowali nam ten rower. Więc jestem ciekawa też, bo porównam sobie tę usługę bike fittingu z tą, którą byłam wcześniej, ale tam wiem, że to nie było najbardziej profesjonalne, chociaż i tak jakby jest lepiej niż było, ponieważ też osiągi, czyli średnią po prostu prędkość podczas jazdy mamy dużo większą niż mieliśmy. Ja jestem w stanie nadążyć za Mateuszem, co on ma dużo więcej siły w nogach. Teraz to właściwie on będzie musiał mocniej pedałować i się wsilić, żeby za mną nadążyć na kolarzówce, jak będę jechała, ponieważ Mateusz jeszcze no, chciałby zmienić, ale jeszcze pewnie dopiero w przyszłym roku, jak nie za 2 lata zmieni. Więc tak, że jakby było lepiej, ale nie jest idealnie, no ale idealnie już mi ustawią tutaj chłopaki z tego sklepu, więc czekam na to i czekam właśnie na tą pierwszą jazdę, także no co, czas się ogarniać. Stoimy sobie tutaj przy lasku, Mateusz złapał kapcia, akurat mieliśmy, słuchajcie, serwis. Ile? 4 kilometry mówili? Jakoś tak. Więc nasza reszta ekipy pojechała z kołem i z nadzieją, że jeszcze będzie otwarte i że właśnie wymienią szybko nam dętkę, żebyśmy mogli dokończyć trasę. No ale tak, przygody. Z przygodami zawsze, jakby nie da się inaczej. Ten rower po prostu cały czas jest przygody. No, przeklęty przez Francuza z fabryki Lapierre'a. Tak. Nie, no cały czas coś. Generalnie mi się z rowerem nic nie stało, a jemu cały czas coś. Ja cały czas. Pojechali z kołem, a nie wymieniamy tutaj, żeby kupić tylko dętkę, bo jakby nie mam narzędzi, żeby to zrobić w locie. Więc jakby liczymy na to, że to się uda zrobić, żeby nie trzeba było jechać do samochodu i wracać po Mateuszkę. Jak już raz robiłam, jak miał skurcz nóżki. Tak, bo trochę ciężko by mi było tu siedzieć przez... Nie no, bo jesteśmy w takim miejscu, że faktycznie... Połowie trasy dosłownie. Z 1,5 godziny byś czekał, tak. Aż my byśmy dojechali do domu, nie? No, to jest połowa trochę, trasy teraz. Trochę lipa. Przygotowałam dzisiaj wszystko do nagrywek, ponieważ nie miałam kiedy nagrać weekendowego odcinka i mamy niedzielę. Ja dzisiaj nagrywam i dzisiaj od razu wstawiam ten film, więc jestem w troszeczkę nie do czasie. Jeszcze trzeba wygenerować czas na trening i jedziemy później na ten mecz, na tą strefę kibica, w końcu na ten mecz futbolu amerykańskiego. Nie jedziemy, ale to dlatego, że Mateusz musiał jedną sprawę załatwić w Warszawie, więc jego w tym czasie nie będzie, więc stwierdziłam, że ja sama jechać nie będę, a w tym czasie właśnie nagram film. I zdałam sobie sprawę, że nie pokazałam wam w końcu tego biustonosza, który kupiłam w Etam, więc zaraz założę, ponieważ i tak mi się przyda tutaj do nagrywek i pokażę wam, jak on się prezentuje. Jeśli chodzi w ogóle o rower wczorajszy, to słuchajcie, udało się załatwić tę sprawę. Udało się załatać tą dętkę, bo ten koleś w serwisie nie miał, słuchajcie, dętek zapasowych, więc nie wiem, co to był za serwis, ale podobno ogarniał sprawę, tak nam mówili, wiecie, z naszego zespołu, z naszego teamu kolarskiego, że jakby koleś był spoko, ale słuchajcie, jak już właśnie załatał dętkę, wyciągnął, a to było właśnie problematyczne, bo to była taka, nie wiem, co to było, ale to było wielkości żądła generalnie pszczoły, siedziało w oponie i to przybiło dętkę. Ciężko im było to wyjąć i jakby wszyscy w tym uczestniczyli, a później zakładając dętkę przebił z powrotem, więc jakby ma teraz 2 łaty. Jutro pewnie będziemy ogarniać w Warszawie po prostu, wiecie, dętkę czy wymianę od razu. I tak, no nie obyło się bez przygód i słuchajcie, to trwało godzinę 15 minut. My w tym czasie staliśmy w polu, nasi znajomi ogarniali właśnie ten rower, po prostu zabrali koło, pojechali z nim i dzięki temu właśnie, wiecie, ta naprawa poszła bezproblemowo, ale generalnie, no tak, kupimy cały zestaw, wiecie, naprawczy, bo chcę mieć, wiecie, taką sakwę pod siodełkiem, tam wrzucimy dętkę albo dwie, że jedną dla mnie, drugą dla Mateusza, awaryjnie, zestaw właśnie łyżek, żeby podważyć i wymienić. No i musimy też kupić taką mini pompkę, żeby właśnie móc to wszystko ogarniać. Taki jest plan, jakby teraz już trzeba obowiązkowo to zrobić. Bo wiecie, to była akurat taka sytuacja, że ten serwis był blisko, nie byliśmy też sami. W sensie jakby najgorzej by było być w pojedynkę totalnie, nie? No bo już wtedy trzeba do kogoś zadzwonić. No bo jakbyśmy byli we dwójkę, no to wiadomo, ja bym sama pojechała po prostu z tym kołem. Ale no byliśmy akurat blisko serwisu, którego nawet na Google Mapsie nie było. Tylko widzieliśmy
byliśmy jadąc, a jakbyśmy jechali na przykład w drugą stronę, to byśmy nawet totalnie nie byli świadomi, że tam jest ten serwis. Więc jakby dobrze się złożyło jakby w całej tej sytuacji, no ale jednak trzeba mieć te rzeczy przy sobie po prostu. Mam zakurzone lustro, ale nie chcę mi się go myć w tym momencie, więc musicie mi to wybaczyć. Słuchajcie, ten biustonosz normalnie przychodzi z ramionczkami, tylko że ja go mierzyłam już od razu bez, bo wiedziałam, że chcę go nosić właśnie bez ramionczek. Chcę znaleźć taki, który będzie się nie dość, że dobrze trzymał, dobrze podpierał biust i w miarę tutaj ten biust układał, ponieważ z bardotkami bywa tak naprawdę różnie, ale właśnie potrzebowałam czegoś takiego do topów, po prostu... wiecie, odkrytych, do sukienek i coś, co będzie wygodne, ponieważ tutaj mam wrażenie, że przez to, że ten jakby pas jest opuszczony, mamy tutaj w ogóle trzy haftki, więc to wszystko ładnie trzyma, no to mam wrażenie, że tutaj te fiszbiny, które są, nie będą się wpijać i będzie po prostu bardzo wygodny w porównaniu do tego, który miałam wcześniej, który był jakby taki bardziej klasyczny. I tak, on jest wszędzie tutaj silikonem zabezpieczony, a tutaj są takie jakby... paski, no nie wiem, wszystko się dobrze trzyma, nic nie odstaje, mierzyłam go też z bluzką, akurat miałam taką dosyć dopasowaną i wiecie, na gładko po prostu szedł, jakby nie było widać żadnych krawędzi, tutaj też jest ogólnie gładki, bez żadnych koronek ani nic, no i oczywiście wzięłam cielistę, ponieważ takiego nie widać pod ubraniami, no ja jako, że jestem opalona, no to wiadomo, że wiecie, jest dużo jaśniejsze od mojej skóry, ale zazwyczaj właśnie te modele takie... cieliste są w takim kolorze, a nie w takim ciemniejszym, opalonym do ciemniejszych karnacji. No ale moim zdaniem jest ok, na pewno jest też czarna wersja, nie wiem czy jest więcej, ale jakby mnie interesowała tylko i wyłącznie ta. No i moim zdaniem jest super, jakby na pierwszy rzut oka jest wygodny, ale co wam zaznaczę, to jest miseczka mniejsza niż normalnie noszę, więc sprawdźcie sobie swój klasyczny rozmiar, miseczkę mniejszy, żeby zobaczyć, który będzie, widzę, dobrze leżał. Tu wszystko idzie na gładko, więc jakby ładnie, nic się nie wylewa, większy rozmiar byłby po prostu za duży. A tu mi też zależało, żeby się wszystko ładnie trzymało. Więc mam nadzieję, że tak będzie. Mam niewiele życia, lekarze dają może mi rok. Karek, Anglio, obudź się! Ale już teraz ubiegli tam ustawionego dobrze gracza Hiszpanii. I zdarzy! Jak możecie się domyślić, dzisiaj byłam w totalnym niedoczasie, jednak nagrywanie filmu, obróbka jego, trening na rower, 50 km, zrobienie ptysi w międzyczasie, no i właśnie przejażdżka do Wyszkowa na tą strefę Kibica, właściwie to jeszcze pod Wyszkowem było, więc tak, nie było czasu w ogóle, żeby nagrywać, nie było czasu na cokolwiek, więc tak. Czeka was krótkie sprawozdanie, co się dzisiaj działo. Ja jestem osobą, która, wiecie, w gości idzie z pustymi rękami, więc zrobiłam ptysie, bo to się robi w sumie dosyć szybko. Łatwo jest zrobić dużą partię, bo zrobiłam, wiecie, takie mini wersje. I znalazłam w zamrażalniku lemon curd, który mi został, bo w sumie zawsze robię z takiej porcji dużej, bo jak mam, wiecie, od makaroników żółtka, żeby wykorzystać, no i zawsze połowę tylko wykorzystuję do makaroników, więc połowa została. I akurat to wykorzystałam do kremu, zrobiłam po prostu białą śmietanę, którą zmieszałam z tym lemon curdem i no wyszło to po prostu genialne. Cytrusowe w ogóle rzeczy ja tak uwielbiam, ja zawsze lubiłam lody cytrynowe i właśnie te ptysie wyszły sztos. I makaroniki to też są jedne z lepszych, bo w sumie fajnie przewijają tę słodycz. No jednak jakby sama skorupka makaronika, szele, są dosyć słodkie, więc to jest akurat fajna opcja, żeby po prostu tę słodycz zrównoważyć. No i co, zrobiłam dzisiaj pierwszy przejazd moją nową bryką rowerem w pojedynkę i myślałam, że będzie lepsze średnie, w sensie i tak jest, no, lepsze wyniki, zrobiłam PR na każdą, wiecie, na każdy dystans. Na Strawie chyba jest od 5 mil czy 5 kilometrów, różne dystanse, no i PR jest na wszystkich. Średnia finalnie 28 na cały przejazd, ale to też nie był, wiecie, sprint, to nie był przejazd taki, żeby osiągnąć jak największą prędkość i jak najlepszy czas, ponieważ robiłam to wszystko na takim pulsie
zrównoważonym i miałam średnio chyba 155, ale ogólnie patrzyłam, żeby mi nie przekraczał ten 160, no i osiągnęłam taką prędkość, czyli już mam tak naprawdę średnią 2 km większą niż miałam na gravelu, mimo że ten rower jeszcze nie jest sfitowany. Po bike fittingu na pewno będzie jeszcze lepiej, no a też mam bóle niestety, więc jakby też ten komfort jazdy nie był super, ponieważ bolą mnie barki strasznie. Jestem ciekawa, co tam jest źle w tym momencie ustawione, ale właśnie nie pasuje mi coś zdecydowanie. No a do bike fittingu będę musiała jeszcze chyba miesiąc poczekać, więc zobaczymy, jak to wtedy mi ustawią. Mecz ogólnie był naprawdę bardzo fajny. Wynik, jakiego się spodziewałam. Zawsze kibicuję w ogóle Hiszpanii na tego typu mistrzostwach. Bramki były fajne, więc jakby było co oglądać, nie było nudno. Było z kim pogadać, wiecie, ja tak kątem oka oglądałam, kątem oka sobie gadałam na różne tematy i było też trochę ślubnych tematów, bo nasi znajomi się zaręczyli i też się właśnie znajoma pytała, nie chcę zdradzać, wiecie, za dużo, bo oni jeszcze tam oficjalnie nie ogłosili, ponieważ są po znajomych najbliższych, po rodzinie, no rodzina to już wie, ale wiecie, wszystkim powiedzieć, co trzeba i dopiero ogłoszą oficjalnie, no to się pytała o jakieś tam namiary właśnie po tym moim researchu, jeśli chodzi o fotografów i tak dalej. No i tak powoli coś tam ruszają, mówili, że wiecie, nie będą tak za szybko, ale w sumie jak już szukają, patrzą, to obstawiam, że pewnie może za 2 lata, rok po nas, zobaczymy. Dobra, ja już się zmyłam, jeszcze czeka mnie oczywiście umycie twarzy żelem, ale no jeśli chodzi o ten vlog, to by było na tyle. W przyszłym tygodniu, słuchajcie, ruszamy na Mazurki na weekend, więc będzie fajnie. Więc pokażę Wam w ogóle działeczkę, ponieważ chyba nigdy nie nagrywałam vloga z Mazur, mimo że tę działkę mamy od bardzo, bardzo dawna, ponieważ ja miałam chyba 4 lata, jak rodzice ją kupili. Wiecie, to jest kemping, nie? To jest kemping, ponieważ są przyczepki, jest, wiecie, taki drewniany kibelek, to jest fajny klimat, ja uwielbiam tak. No i będziemy nad jeziorem, będziemy pożyczać supa, będę pływać, właśnie muszę zamówić bojkę do pływania właśnie na otwartych wodach i zobaczymy, jak mi pójdzie w ogóle. Zobaczę, jak to wyjdzie, ponieważ jeśli będzie dobrze, to jeszcze się zgłoszę na tego Ironmana, którego chcieliśmy zrobić. Tylko przez to, że pływanie na mnie idzie, no to jednak rozmyśliliśmy się trochę. No i teraz też basen jest zamknięty, więc nie mieliśmy jak trenować. Więc zobaczę, jak mi pójdzie właśnie na jeziorze, czy będę się chciała w to pakować. Pływanie właśnie było ciężko, w szczególności kraulem, ale tą żabkę wydaje mi się, że ogarnęłam ostatnio w Hiszpanii na tyle, że byłabym w stanie ten dystans zrobić ściągiem. Ale się okaże w praktyce, nie? Nigdy nie pływaliśmy w ten sposób, wiecie, na otwartej wodzie, więc zobaczymy, co z tego będzie. Będę ćwiczyła, będę trenowała i zobaczymy. Może, ale to w sumie ten start jest zaraz, więc nie wiem, czy jestem tak psychicznie gotowa, ponieważ już jakoś miesiąc temu sobie odpuściliśmy trochę. Już tak myśleliśmy, że no nie da rady, a może jednak da radę, ale właśnie. Już to nastawienie. Ja zawsze muszę, wiecie, się tak nastawić psychicznie na jakieś takie konkretne rzeczy, a to jest konkretne wyzwanie. Przepłynąć kilometr, przejechać na rowerze 45 km i jeszcze przebiec później na koniec 10 km. Jakby to tak zestawię, to jest dużo i co jest najważniejsze, że przez to, że zrezygnowaliśmy tak szybko, to nie zrobiliśmy żadnego treningu typu brick, czyli gdzie łączymy właśnie dwie dyscypliny naraz. I zazwyczaj w sumie widziałam to łączenie roweru z bieganiem, ale nie zrobiliśmy żadnego takiego nawet na jakimś takim małym odcinku. Ale w końcu mam rower taki, którym mogłabym to faktycznie zrobić, więc zobaczymy, jakby nic nie obiecuję. Sama to jeszcze przemyślę 10 razy, ale no bo ćwiczę, popływamy, więc no pokażę Wam co nieco w przyszłym vlogu. Będę robić jutro listę właśnie, co musimy zabrać, ponieważ to też będą dosyć intensywne dni przed wyjazdem. Dobrze, tak jak mówiłam, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!